Stałem sobie dzisiaj z takim planem, że nagram odcinek wcześniej. Mówię, dobra, wstaję, od razu nagrywam, zanim będzie gorąco. No i co? I jest dziewiąta, a już jest tak gorąco, że naprawdę. Mam problem z myśleniem, ten, ten filmik miał być z kamerką, ale założyłem koszulkę na chwilę i myślałem, że po prostu ubra. także witam wszystkich w kolejnym odcinku Pixarka, jeżeli u ciebie też jest gorąco, zostaw łapkę w górę pod tym filmem. No, co dzisiaj mamy w planach, nie mam pojęcia, po prostu sobie odpaliłem, niech się dzieje co chce, nie, tak naprawdę mam plan, zawsze mam plan na te odcinki, rozumiecie, zawsze, a wy oczywiście piszecie, "Uff, Flotter debilu, nie, tak nie piszecie. Tak sobie to teraz powiedziałem. No idziemy sobie do domu, bo mam wszystko w sumie przygotowane do zrobienia najlepszego karabinu PL. Tak się dokładnie nazywa ten karabin. I w ostatnim odcinku, jeżeli nie widzieliście, to widzieliśmy, spotkaliśmy bossa, najsilniejszego bossa w grze, oficjalnie potwierdzone przeze mnie, chociaż nie sprawdziłem tego, tej informacji w Google ani nigdzie, ale ma najwięcej tamtych gwiazdek, punktów zagrożenia, o, mo możemy tak sobie to powiedzieć, punkty zagrożenia, więc Ojejku, co tu się dzieje? Co tu się odwala dziwnego? Okej, okay. widziałem, że jakieś moje dinozaury chciały tu się... Chciały tu coś zaatakować. Widzę, że tam jest T-Rex, nawet mamy Kueścika. Zaraz zobaczymy, co to za Kueścik. Także ma. Co tam, jak wam, jadzionek? U mnie no jest, jest cieplutko, bardzo cieplutko. Nie wiem, o czym przed chwilą mówiłem, ale wiem, że mój... Um, mój Ptero jest atakowany, ale zobaczcie, poradził sobie! Poradził sobie w tak prostej... Czekajcie, w tak prostej walce, chodź tutaj kolega, bo ciebie może coś zjeść. Czyli u lala, tam w ogóle jest jajo sauro, sauropoda. Ja mówię na niego sauropad, ale ja wiem, że to jest sauropody. i nawet jeżeli wypowiadam to, to już <słuch> po prostu jestem, <słuch> to, 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 już, to już tracę oddech. Ale nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć o tym, już wiem, sobie przypomniałem zanim było cięcie, że chciałbym sobie włączyć wiatrek, ale wtedy byście mieli takie. Albo troszeczkę ciszej, ale wiecie mniej więcej o co chodzi. Wtedy oczywiście lepiej bym się czuł, ale walić to, po co ja wam to mówię. Dzisiaj robimy najlepszy karabin w grze, okej? Ok, okay. RPG jeszcze niestety nie mam dostępnego z tego co wiem. Czekajcie. I chyba ja mam chyba wszystko przygotowane na ten karabin, bo zbierałem sobie surowce. Ula la! Ale. A, to jest. A, dobra, ja myślałem, że to jest z tyłu. N nieważne. C cichutko, n nieważne, nic się nie stało. pozbierałem jakieś flinta w razie, gdybym e, potrzebował zrobić troszeczkę gunpowdera. A, właśnie, co będziemy robili? Bo. Znaczy, <laughs> chcę wam pokazać, okej. Okay? Jaką broń, bo mówię, o, najlepszą broń karabin. To Standard Assault y Rifle, albo Rifle. Nie mam pojęcia, jak to czytać. K czy ktoś. Kit z tym po prostu, jak to się czyta, okej? Okay? Czyli mamy to. Low recoil, shooting speed, high stability, no czyli po prostu wszystko to czego Wszystko to czego ja potrzebuję, musimy sobie oczywiście sprawdzić co dokładnie jest tutaj potrzebne Dlaczego to się zawsze zamyka? To mnie zastanawia, magic skill, industrial, to jest gdzieś tutaj i potrzebuję tak 30 stali mm -hmm. powiem wam, że chyba tego nie wziąłem pod uwagę, albo mam tutaj stal? Proszę? Ja czasami sobie dziękuję za to że jestem trochę, trochę mądry i potrafię, nawet, nawet jeżeli nie wiem, że tego będę potrzebował, to potrafię po prostu e, przygotować daną rzecz, także dziękuję flotarze z przeszłości. Wszyscy podziękujmy flotarowi z przeszłości, który wziął, przygotował dla nas tą stal, bo dzięki tej stali będziemy mogli zrobić dzisiaj e, tą, tą super broń, okej? Okay? To... Taki jest plan przynajmniej. Dobra, bierzemy sobie hitynę, Musimy troszeczkę jej Dokładnie 60 60 mielonej chityny potrzebujemy, także proszę bardzo, to jest dosłownie chwilka. I ostatnim składnikiem, który będzie mi potrzebny jest chyba skóra, ale nie jestem to, Nie, jest ym, elektronika. Ja, ja to nazywam elektroniką, bo to się nazywa jakoś polimer albo coś w tym stylu. Nie. To po prostu tak jakoś fajnie wygląda. Okej, okay. tutaj mam przygotowana, jak widzicie, polimer. Dokładnie, dobrze, pamiętam. Yy, to się robi z gliny i czegoś tam jeszcze. Z y, czegoś tam jeszcze. Nie, nie wiem co to było, to drugie. Assault. Okej, okay, możemy sobie zrobić taki. Your end Dilophosaur. Ty, powiem wam, że ten jeden mój end. E, wygląda na bardzo agresywnego enda, Bo po prostu on chce się ze wszystkimi napierdzielać. I teraz ja bym chciał zobaczyć. Em, amunicję. Bo przyznam szczerze, że z amunicją, jeżeli chodzi o amunicję, no to. Tak, średnio. Mm, średnio spane Sniper Bullet, Advanced Rifle Bullet. Okej, okay, i to się robi z Iron Ingot i Gunpowdera. Mhm. Tylko czy ja mam tak dużo. Um, dużo tej amunicji? Gdzieś tu mój jeden end, ale to jest ten end. Ja miałem dwa endy czy jednego? Wydaje mi się, że ja dwa oswajałem, ale nie, no to może mi się już wydawać, może, mogę już mieć e, jakieś tam zwidy czy coś. Potrzebuję żelaza, tak? Sprawdźmy, czy w ogóle mam tutaj żelaza. Eee? No! <laughs> A, ah, dzięki flotarze. Naprawdę, dlaczego ja sam sobie dziękuję? Wiem, ten odcinek jest dziwny, ok, ale wiecie, tak to jest, jeżeli człowiek chce sobie pograć od rana i mówi, ha, oszukam pogodę, bo wiem, że była jakaś fala burz, no niestety tam, gdzie mieszkam, no to ominęła ta fala burz i u, u mnie po prostu jest e, sauna, o, mam, mam saunę w domu, super, przynajmniej nie będę musiał iść na saunę, zarąbiście. Dobra, sprawdźmy sobie jeszcze raz amunicję, potrzebuję gunpowdera, żeby zrobić gunpowdera, to z tego co pamiętam, potrzebuję flinta, ojeju. Ojeju! Ojeju! Nie mam naprawdę Gunpowderka? Bo jednak się okazuje, że nie jestem w 100% przygotowany do tego odcinka. Tak, tak właśnie, właśnie zobaczyłem, bo nie mam ani siarki. Tak, siarki nie mam. Chociaż jak zrobię jeden pocisk, to już będziemy mogli odhaczyć, nie? Jakby, e, dobra, już e, zrobiłem to co, to co miałem zrobić. E, w tym sensie, e, pokazałem wam jak ta broń strzela, ale no muszę zrobić ten jeden pocisk. Jasne, mogę sobie wziąć po prostu stąd te pociski i pewnie tak, tak zrobię, bo to chyba będzie... Czekajcie, Sniper... Ok, mamy jeden pocisk. Uff, uratowany jestem chyba. Poison Bullet, Ice Bullet, Fire Bullet, czy to jest do tej broni? E... A czy ten pocisk jest do tej broni? Czekajcie, coś mi tu nie pasuje. A ten, ten pocisk, mogę? Nie, to jest po prostu sniper bullet. Okej, okay, czyli musimy wykombinować, jak zrobić przynajmniej jeden jeszcze pocisk, bo z jednym pociskiem to tak będzie średnio. Ty, no ja nie wiem, jak to się stało. Po prostu myślałem, że e, to się będzie robiło z gunpowdera, ale no ja, jak widzicie, nie mam gunpowdera i muszę firestone powder. Ok, to, to akurat bez problemu zrobię. E, najbardziej, największy problem będę miał z siarką. Ale spoko, na no to coś wykombinujemy zaraz. Ok, jest 1805. Nie podoba mi się to, że ten czas bardzo teraz przyspieszył. Bierzemy sobie gargulce... Ej, gdzie jest mój jeden gargulec? Ten, ten lepszy. Okej, okay, tu jest. Go. Zobaczcie, jak się ukrył. Jaki typek ukrył się. Dobra. Mm, teraz Flutter, W jaki sposób szybko można e, dorwać sobie mm, szarkę. Już wam pokazuję, spokojnie, to jest bardzo proste, nawet bez cięcia się obejdzie, bo ta miejscówa jest blisko, oczywiście jak zawsze przelecimy sobie tutaj, bo może się zrespi smok, a zawsze fajnie podrażnić smoka. Czekajcie, był taki film, nie drażni smoka? Nie. Jak wytresować smoka? A, dobra. <grych> no, druga część, czy tam trzecia? Jak nie, znaczy nie drażni smoka, nie wiem, to miało być śmieszne, okej? Okay? Ale nie wyszło. Po prostu nie, nie wyszło, nie drążmy tego tematu. Na ten biom musimy iść. No tutaj, na tym biom jest po prostu masa masa tego surowca. Tylko, oczywiście, musimy znaleźć odpowiednie miejsce. Ja to oczywiście odpowiednie miejsce wiem, gdzie jest. Prawie. Tak. Plus minus wiem, gdzie to miejsce jest. To jest. O, to jest dokładnie pod taką ziemią. Ale to musi być górka, z tego co też pamiętam. Mamy jakieś piram piramidy, ten dungeon, nuda, przecież ja tutaj już byłem, już takie rzeczy, um, już takie rzeczy rozpracowałem nie jeden raz. Ok, zejdźmy sobie, zobaczmy co tutaj... Dargulcze! Okej, okay. tutaj nie ma surowców, spoko, polećmy sobie uh, polećmy sobie dalej i... czy nie, tu jest, tu jest ten kamień. Kurde, okazuje się, że jednak, jednak nie wiem, gdzie jest ten surowiec. W tym sensie ja wiedziałem, pamiętałem jakąś informację właśnie z filmu, że ten surowiec występuje na tym biomie. No, i to, to była po prostu cała, cała informacja, którą, którą pamiętałem, ale to nie jest jeszcze koniec. Spokojnie, bo na pustyni chyba się respi, albo to jest inny surowiec. Już naprawdę nie pamiętam, już mi się wszystko po prostu myli, ale przynajmniej, czekajcie, jakoś bym nazwał ten odcinek fajnie. Przygotowania. O, wiem, 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 wiem. Przygotowania do ostatecznej bitwy. Ty, to akurat. Ej, musicie przyznać, że to jest naprawdę zarombisty tytuł. Bo chodzi o ostateczną bitwę, to um, chodzi o walkę z tym Doom Lordem, Doom nie wiem jak on się tam nazywał, ale właśnie z tym gościem, który jest bardzo silny i chce mi zrobić krzywdę. Także to jest idealna po prostu nazwa. Tak, no dzisiaj będziemy się przygotowywali, wiecie, do tej bitwy o ostatecznej, w której mogę zginąć. E, możecie pisać, właśnie, bo ja nie wiedziałem jeszcze komentarzy z poprzedniego filmu, bo on się jeszcze u mnie nie opublikował. E, jakie są plany na tą bitwę? W tym sensie, co chcemy robić? Ja, ja miałem albo dwa plany. Albo go bagujemy, albo biorę wszystkie dinozaury i po prostu próbujemy wszystkimi dinozaurami jakie mam go, no, wiecie, zabić. Tylko jeżeli stracę wszystkie dinozaury to od razu mówię, że kończę serię. Bo nie będzie mi się chciało po raz kolejny oswojać tego wszystkiego. Także no musicie wybrać. Musicie wybrać, czy wybieramy mniejsze zło. I nudniejszą część, czyli zbagowanie go i zabicie, czy coś bardzo emocjonującego, ale to ryzyko będzie, nie? To ryzyko, tak, kurde, jak mu się nie uda, jak zdeda, no to, to wiecie, to będzie koniec serii. Nie, no, nie wiem, czy będzie koniec serii. W ogóle ktoś, e, widziałem komentarze na przykład, no, jeżeli skończysz pik, e, Pixarka, nie, nie, czekajcie, jak to było? E, Unsub um, za, za skończenie Pixarka. Co, coś takiego, ja sobie tak pomyślałem, ja no może ci się. Wiesz, tutaj jesteś tylko po to, żeby oglądać tą serię, ale musisz zrozumieć. I mam nadzieję, że to trafi do takich osób, które za bardzo tego nie rozumieją, że nie chcę robić jak to robią inni ludzie że mimo, że już jakby kontent gry się skończył, to robić 50 odcinków dokładnie o tym samym, dokładnie tak samo wyglądające, w których po prostu nic nowego wam, e, ciekawego nie pokażę. ja wolę naprawdę skończyć serię e, i rozpocząć jakąś inną. Jasne, to może kolejno ci się nie spodobać. Nie twierdzę, że nie. Też nie ukrywam, że chcę powrócić do Minecrafta, bo ta tak, ta seria jest zamiast Minecrafta na kanale. To też e, wiele osób nie wiedziało o tym. Boom, proszę bardzo, teraz już wiecie, e, dlaczego nie ma Minecrafta, bo po prostu gra w tą grę się wkręciłem. O, dokładnie tej górki szukałem, jak coś. To, to właśnie to, to, miejsce, um, to miejsce, które chciałem znaleźć. No, ale do Minecrafta też bym chciał wrócić. E, dlatego, no, wiecie, to jest, to, to jest albo jedno, albo drugie, jak to się mówi. Tam jest żabka. Nie wiem, czy widzi się ta, tam była daleko żabka. No, także po prostu e, tyle chciałem powiedzieć. Czy jasne? Może Ci się nie spodobać, ale no nie, nie chcę na siłę robić, po prostu jeżeli wszystko wszystko powiedzmy w grze zrobiłem, no to można przejść dalej śmiało, nie? A ja mam w ogóle te kilofy, które tworzą 7 i zapomniałem ich odłożyć. I mam 100 żelaza przy sobie. Nie ma to jak polecieć na wyprawę dobrze przygotowany. No, to naprawdę jestem idealnie przygotowany do tego. Dobra, wyrzucę to. Wyrzucę te tarcze. Ile mam tej siarki? 66 Jezu, jak ona dużo waży! Co to jest? Dlaczego to tak? Okej, okay, zjem sobie mięso Okej okay. Czy teraz jestem nadal przeciążony? Nie, już nie jestem, siemanko, zjadłem dużo mięska e, Dobra, wróćmy sobie, tyle pocisków mi powinno bez problemu starczyć na to, co chcę robić Nie, nie będę, wiecie, robić cięcia i wracał tutaj 500 razy Już kit z tym Chcemy zobaczyć, jak po prostu ten karabinek e, dzisiaj będzie strzelał I w sumie taki pogadankowy trochę odcinek wyszedł e, z, tego, z tego filmu, ale to spoko. Ja, ja też lubię takie, nie w każdym muszę wam pokazywać, oswajanie, um, oswajanie jakiegoś zwierzątka, chociaż no, trochę ich jeszcze zostało, nie? został Kret, e, zostały te Magic Dragony, Gryf został, e, Pegas, chociaż Pegasa nie wiem, czy się da oswoić, e, Płaszczkę bym musiał oswoić. Co tam jeszcze jest takiego? E, żółw, e, mamy tego dzika, który jest tam w prawym górnym rogu ten biom kawałek, to jest e, nie wiem, nie pamiętam, jak się w sumie nazywa ten biom, ale jakoś taki bambusowy biom. E, czy coś jeszcze mam do oswojenia? Hmm, hmm, hmm. Zastanawiam się. Centaura chyba się nie da oswoić. E, minotaura, cyklopa tak samo się nie da. Ze złego biomu już większość rzeczy... Ty, co, co, co się właśnie stało? Aha, świat mi się po prostu nie wczytał. Powiem wam, że w takich chwilach po prostu czuję się naprawdę, jakbym grał w Minecrafta, jak się świat po prostu nie wczytuje. To, to serio, czuję się, mówię, o kurde, Minecraft czy to ty? Ale to oczywiście w pozytywnym sensie, bo naprawdę ta gierka jest. Bardzo przyjemna, jeżeli ktoś jeszcze nie kupił i się zastanawia, to, to, to zapraszam po prostu. Jakiegoś linka zawsze tam daję do Steama w opisie, e, gdyby ktoś był zainteresowany czymś takim. Dobra, Gunpowder, e, Firestone Powder, no to, to to nie powinno być trudne. Zrobimy sobie tak. Co jest? A, dobra, myszką kliknąłem. Mam takie, takie dziwne rzeczy na myszce. Nie, nie będę wam mówił, o co chodzi, ale no... Mam po prostu jakieś potrójne kliknięcie i czasami to wciskam. Nie wiem, po co w sumie mi to na myszce jest, ale jest, więc fajnie. Fajnie, że coś takiego jest na tej myszce. O czym ja w ogóle gadam tutaj? Dobra, bierzmy sobie to drewno, zróbmy to amunicję. Ja wiem, że pewnie albo skipujecie ten film, tak że skaczecie, dobra, kiedy będzie ta broń, albo po prostu oglądacie i... Gościu, weź zrób tą broń szybciutko. Pewnie tak jest, nie? Ja wiem, że tak jest. Dobra. Teraz muszę sobie sprawdzić, jak się robi tą amunicję. A nie. Um, ammo? Shotgun Ammo. Shotgun Ammo. Czekajcie, jak to się nazywa. Uh, wow. Standard Sniper uh, Rifle. O kurde. Będę miał na 75 Super Sniperkę. To mi się podoba. Um, I to jest. A, bullet, po prostu. To się nazywa bullet. Także zaraz będę wiedział, jak się robi te bulety. I to się robi z żelaza. Także będę miał. Hmm, ile amunicji teraz będę miał? To mnie to też ciekawi. Dobra, mam nadzieję, że jesteście gotowi. O kurde. Wow! Ok. Za chwilę. Dobra, jestem gotowy. Co to jest? Relic Treasure Box. Aha, chyba że to chodzi o te treasure boxy, te co na przykład były w tych dungeonach, takich co robiłem w poprzednim odcinku. Możliwe, że o taką skrzynkę chodzi. Ale tego nie będziemy robili. Idziemy na ziom. ziom na biom zimowy, zobaczyć, jak sobie poradzi ten karabinek w starciu tak naprawdę z czymkolwiek, bo będę po prostu chciał zobaczyć, ile obrażeń do. To... Zadaję. 67. Hm. 27. No i właśnie to jest takie, że niby jasne, masz karabin, możesz sobie strzelać na dystans i on strzela dość, dość e, szybko. Trzeba będzie serią taką. Za chwilę powinien ten wilk przybiec, bo one zawsze tak robią. Także za chwilę się u mnie zjawi i po prostu wystrzelę w niego serię, zobaczę jak szybko mogę. O kurde, lotus tam jest. E, jak szybko mogę go zabić? Czekajcie, on wraca czy nie? Bo nie, nie chcę, wiecie, iść na kolejnego wilka, bum, z pleców mi wyskoczy tam ten randy, który nagle, e, nagle przybiega. Nie, nie widzę go. Nie widzę go kompletnie, także idziemy sobie zwalczyć e, z jednym z tych wilków i zobaczymy, czy ten karabin rzeczywiście, e, rzeczywiście ma tutaj sens. Pyk. Ok, i teraz. Hm. No niby spoko, nie? Niby fajna sprawa, ale no nie, nie czuję jakoś mocy kompletnie tego. Jeden pocisk. Dobra, rozrzut bardzo duży ma to. O, i już mi się amunicja skończyła. Także zobaczcie, tworzy, tworzyliśmy naprawdę, znaczy robiliśmy bardzo dużo amunicji, żeby na samym końcu okazało się, że jednak miecz, który mam tutaj jest o wiele lepszy. Bo zadaje po prostu więcej... więcej obrażeń. Także czy taka broń, czy taki karabin warto robić w Pixarku? Tak, jeżeli się boisz po prostu podejść do jakiegoś stworzenia i je zaatakować z bliska, to jasne, taki karabin może być, ale jakby porównując stworzenie tego, takiego miecza zwykłego, a ile musiałem się narobić, żeby stworzyć tą broń i jak szybko pozbyłem się amunicji, no to jednak przystaje nadal um, przy, tym, przy, przy tym mieczu, który posiadam. Jeszcze będę chciał sprawdzić, czy tego lotusa mogę zabić tak solo sobie. Ok, no jednym strzałem teraz go zabijam. Karaminkiem pewnie bym musiał sobie troszkę postrzelać, ale chyba, chyba sobie po prostu to przetestowaliśmy. Wiecie co? Jeszcze chcę zobaczyć jedną rzecz. W tym sensie polecę sobie sprawdzić, czy ten Dark Lord, bo ja to nagrywam na drugi dzień, czy on mi czasami nie zniknie. Bo. Um, czasami było tak po prostu, że po resecie serwera no, te potwory takie znikały. Znaczy potwory, dinozaury, które gdzieś tam miałem uwięzione, chociaż nie zawsze, bo pamiętam sytuację z ze szkieletem, który gdzieś tam wysyłaliście mi tego zdjęcia, a nawet komentarze pisaliście, że był, a ja go kompletnie nie widziałem tam. Także jest to jest to różnie, ale chcę po prostu zobaczyć czy nadal ten boss jest, żeby się nie okazało po prostu, że żeby się nie okazało, iż my się tutaj przygotowujemy do walki z nim, a jego nawet nie ma już w domu. Także weźmy sobie, napełnimy szybko wodę. OK I od razu bierzemy sobie gryfa. Tym razem, znaczy no, wolnego gryfa biorę zawsze, bo nawet jeżeli go stracę, to tak naprawdę nie będzie mi, mi go kompletnie szkoda. Także widzimy się już przy nim. To nie powinno potrwać długo. Okej, okay, lecę sobie, powiem Wam, na tą wysepkę i natrafiłem na nie jednego, ale dwa smoki. Drugi jest gdzieś tam. O, jest, widzicie? Dwa smoki. I wpadłem na super genialny pomysł. Czekajcie, może polecam za mną te smoczki. O, jeden leci. Jeszcze ciebie, kolega, muszę jakoś zagarnąć. Chodź tutaj. I chcę po prostu zobaczyć, kto wygra. Dwa smoki. Gdyby one mnie nie miały w dupie, to naprawdę bym się cieszył. Pamiętam, jak e, miałem problem, żeby uciec od takiego smoka. A teraz po prostu przelatuję sobie obok nich i one mają mnie gdzieś. O co chodzi? Ty, no naprawdę one mnie mają gdzieś. 60. poziom. O, dobra. Zaatakowałem i. Dobra, czy ktoś mi może wyjaśnić, dlaczego te smoki mnie nie atakują nagle? Co, co im się stało? Patrzcie, no latam sobie obok smoka i nic. Chyba, znaczy. Nie wiem. Po prostu nie wiem, dlaczego mnie te smoki nie chcą zaatakować. Chodźcie, chodźcie tutaj, no. Ja chcę wam po prostu coś pokazać. Dobra, na 60. poziomie takiego smoka bym przygarnął. No ale jak widzicie coś, um, coś się tutaj dziwnego stało i po prostu nadal... Nadal te smoki mnie nie lubią i nie chcą ze mną walczyć. A szkoda, bo ten pierwszy, którego oswoiłem, to... Bardzo, bardzo był chętny do zabawy. Te z jakiegoś powodu mówią, nie, 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 sorry Flotar, ale... Um, no jakby to powiedzieć... Nie chcemy z tobą walczyć. Mamy cię totalnie w dupie, w ogóle nawet nie, e, nie zwracamy na Ciebie uwagi. Dobra, jesteśmy już na tym biomie chyba. Obyło się bez, bez wielu cięć. I tu mamy tą piramidę i to było przed nami gdzieś, tak? To było tutaj. I pytanie, czy jest ten boss nadal? Okej, okay. no właśnie, nie, nie widzę go. Ale to może być tak, że on za sekundę się pojawi tutaj. O, widzicie? Pojawił się. Pan Śmierć, Pan Śmierć się pojawił. Który ty masz? Pierwszy poziom! Jezu, ale byłem blisko Ale on znowu mnie nie atakuje Nie mam pojęcia jak to jest zrobione, że jeżeli jestem na gargulcu to wtedy automatycznie jestem niewidzialny po prostu dla przeciwników Serio, no po prostu mogę sobie obok tego Fire Elementala Patrzcie Mogę obok niego być i on mnie po prostu nie atakuje, a wystarczy, że zejdę o, cyklopę, widzicie? O, siema cyklopę, co tam? Jesteśmy kolegami, prawda? Da, ra, 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 ra. A wystarczy, że tylko zejdę na sekundę, to od wszyscy, wszyscy się na mnie rzucą. Nawet wam to pokażę. Albo i nie. Dobra, zobaczymy, co, co tutaj ten cyklop zostawił. Jakieś gówno. Jakieś gówno zostawił. O, widzicie? I cyklop już mnie, już mnie wyhaczył, już mnie zaatakował. Ale wygląda na to, że garagules, i ja będę musiał to e, przeczytać gdzieś, że on ma moc, że przeciwnicy ciebie ignorują? Czy jest to w ogóle możliwe, taka, ta, taka moc? Ciekawi mnie to, czy, czy to nie jest żaden fake, bo to jest, e, co mnie zastanawia po prostu cały czas przez ten odcinek, dlaczego tak się dzieje. Dobra, strzelmy sobie w niego, jazda. Mogę przeładować? Dostał Pan śmierć już nadchodzi Do mnie <laughs> Dobra No chodź się pobawimy No chodź się pobawimy Dobra, patrzcie, tu jest taka dziura A, i on nagle Zgubił trop, zobaczcie Nic nie może zrobić A, ziu <laughs> Nie wiem dlaczego ja to robię Ale mnie po prostu to bawi pa. A ty, ty, dostał Ej, sekunda. Chwila, czemu on się nie rusza? Ej. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Jeszcze jedno uderzenie. Okej. Okay. Jeżeli zejdę, uwaga, chcę to sprawdzić. Czy jeżeli zejdę, to czy on nagle. Nagle sobie przypomni o mnie. Nie, nie, nie widzę, żeby sobie przypomniał? Strzelmy sobie kolejnym pociskiem. To idzie, ok. To wtedy idzie. Dobra, ale jeżeli sobie teraz ucieknę, to czy on będzie za mną leciał? Czy on gubi po prostu mój trop? Nie, on gubi mój trop. Ok, czyli gargulce nie jest to na 100% potwierdzone. Yy, nadaje mi się doskonale do tego, jeżeli nie chcemy zostać po prostu wykryci. Bo wystarczy, że wszędziemy na takiego gargulca i od razu dany, dany potwór, dinozaur, gubi po prostu nasz trop. Nie wiem, czy na czymś takim mi tak naprawdę zależało tutaj, ale no, jeżeli bym, nie wiem, coś mi ścigało, to wskakujesz sobie na gargulca i wiesz, że jesteś bezpieczny. Także co, w tym odcinku to by było na tyle. Zrobiliśmy sobie ten, ten karabin, który był bardzo słaby. Dowiedzieliśmy się nowej rzeczy, jeżeli chodzi o pana śmierć. I ogólnie o wszystko. Czyli ja mogę sobie po prostu tutaj siedzieć i on mi nic nie zrobi, bo mnie nie widzi. Jezu, to, 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 jest, to jest w ogóle życie na krawędzi tutaj. To co ja robię. Dobra, także dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Na razie, cześć. Papa, pa, zostawcie łapkę w górę oczywiście. ja.